zmieścisz. Wiemy, że nie zmieścisz. Dokładnie. Także tak. Jesteśmy tego świadomi, że tylko na czubeczek wystarczy. Czapka. Cicho. Po raz pierwszy robimy to, co robimy i wszystko ma dzisiaj związek z piaskiem. Dokładnie. Gorącym piaskiem. Dokładnie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o filmach, o serialach, a przy okazji będziemy piec ciasto. Ciasto. Po raz pierwszy będziemy piec ciasto. Które ma związek z pustynią. Zgadujcie, jakie to ciasto. Oni już wiedzą, bym mówił. Kabel. Jesteś kabel po prostu. Oni już wiedzą, sorry. Mogę trochę reklamować. Tak, robimy dzisiaj babkę piaskową. No. Kopiec Kreta, babkę piaskową. Dobra, ona nie wiedziała. Nie, babkę piaskową, o, z pustynią związaną. Gdzie kopa? Gdzie Krety na pustyni? Czerwie są na pustyni. Dokładnie. Czerwie też będziemy robić. Czerwie też będziemy robić. I nawet melanż będzie. I będzie melanż. Dokładnie, będzie czerwie, melanż i babka piaskowa. A w ogóle to te czerwie będą w melanżu? Tak, będą się w nim pławić. Ale one się nie pławią w melanżu, tylko w piasku. No. I one produkują ten melanż. To są ich odchody. Tak i nie. Okej. To jest dokładnie nasz rebus. Nie użył miksera, już się upierdzielił po samą szyję. Dokładnie tak. To, co i... prawda tą mniejszą i dolną szyję, ale jednak. Jak tak robisz, to oni to słyszą. Dobrze. To, no. Wiecie, bo Maciej zawsze jak tu przychodzi, to on sobie zawsze organizuje w pokoju obok zawody w klaskaniu. Ja nigdy nie wiem, o co chodzi. Kiedy wychodzi taki rozentuzjazmowany potem. Nie, nie. To co, nie dodajemy spirytu? Nie dodajemy spirytu, głównie dlatego, że go nie mamy. Nie wszystko musi być ze spirytusem, naprawdę. I nie mówisz do tej kamery. Aha, tu jest obcory, mamy tu 60 on kamer. On lże jak pies. Tak, on wszystko ze spirytusem i masłem. For fuck's sake. Ty, Fremenie, możesz spieprzać. Nie rzucaj! To jak się gotuje tutaj z Maciejem, to jest patokuchnia zawsze. Co? Co? Słucham? Zawsze. I odwróćcie się na chwilę, wpieprzy ci masło. Zadam. Cukru ci wpieprzy, masła ci wpieprzy. Nie mam wiesz co? Czy jest w przepisie, czy nie. Tak się robi, nie? Nie wiem. Co ty tam napieprzasz? No, sprzątam. Aha. Prawda? Nie spodziewałeś się. Nie spodziewałem się. Ale kurczę, ty jesteś pewien, że nie wycieknie? Nie wiem. Ja bym się bał, no to jest twoja? To jest twoja foremka? Twoja odpowiedzialność? Nie, mój piekarnik. Kurna. Paweł teraz dociera do niego, co na co się zgodził. Złoty deszcz. Czy to jest taka sama teoria jak z tym, że to, jak to się nazywa... A to jest dziewicze ciasto. Że ośmiornica się straszy trzykrotnie przed gotowaniem, żeby była miękka? To jest to samo? Naprawdę? No, musisz krzyczeć na nią i ją uderzać, żeby była przestraszona. Ale ja na starych japońskich drzeworytach widziałem, że się z nią seks uprawia. A dopiero... Też widziałem to, ale to nie było na drzeworytach. A to było, to jest. A ja to widziałem w filmach. Ale to już wiesz, to wtórne wszystko. Maciej chciał używać 22-centymetrowego swojego narzędzia do sprawdzania, czy ciasto jest suche w środku, bo ono musi być suche, ale uznaliśmy, że w przypadku jego narzędzia zawsze byłby efekt mokry, więc siłą rzeczy nie. No, dokładnie, nie. Moje narzędzie pod tym względem jest niepewne. Więc. U mnie na imprezach się wyrzuca fortepian pełen majonezu przez okno. I jeszcze tego nigdy nie widziałem, a byłem na kilku. No bo nie mamy fortepianu. Na razie mamy majonez. Czego go przebiłeś? Mamy kolejnego przebitego kurczaka. Trzeba było przebić tego, co już był przebity. Myślisz, że go znajdę w tej... No znajdziesz, nie pipczy. I coraz więcej kurczaków... Ten pipczy. No ale jak to wyciągniesz, nie będzie pipczy. A? I co? Ej, pipczy.
Wasz rebus tutaj leży. Pomrzucił. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? To ja się przerwałem. Ale o co chodzi? Ale co? Czemu on... Dobrze, wsadźmy tu Paula, kurczak trydę. Ale czemu on wylazł? Co, nie dokarmiamy? Jego... Nie dokarmiamy go? Czemu on wylazł? Coś ty go tam rzuciłeś. To tam ogloma. A, okej, okay. No nie dostał jeść jeszcze dzisiaj. No nie dostał jeść, na żer wyszedł. Na żer wyszedł. Zaraz mu parówkę damy. Ledwo naszego specjalistę sprowadziliśmy i znowu się coś pieprznęło. On tam z kablami dziwne rzeczy robi. My nie wiemy, co on z nimi tam robi. No już wiemy. Nie wiem, on je wyłącza i ciućka czy coś, bo tam glamie cały czas coś słyszę. No to ej, dajcie znać, czy jesteście, dajcie znać na czacie! Dajcie mi znać na czacie! Tyle miałem kurczaka na głowie. Nie znalazłeś go? No więc ja w międzyczasie, jak was nie było, zacząłem przygotowywać czerwie. On zaczął żnąć czerwia. Tutaj jak widzicie jest czerw pierwszy przygotowany, tutaj jest czerw drugi przygotowany. Więc zaraz go wrzucę na patelnię. Dasz gnom, reżyser, kurna, tam z tyłu dziwne rzeczy robi z kablami. Dziwne rzeczy. On jak widzi końcówkę, od razu bierze ją do buzi. No. Czegoś tu jestem. I my się po tym dziwimy, że nam zrywa połączenia. Ja teraz wiem, od czego jest to klaskanie. Blaskanie. Klaskanie to jest gdzie indziej. Co robisz, Magnus? Melanż. Melanż, słuchajcie. Tam w kuchni robi się melanż. I mam nadzieję, że to widzicie, bo to trzeba zobaczyć. To tak obrzydliwe. To też jest dziwno związane się. Wszystko jest dziwno związane. Co jest obrzydliwe? No nie, to obrzydliwe wygląda, ale sam sobie zobaczysz. Siedź gdzie jesteś! Melanż! Melanż! To ma być delikatne! To ma być żółtawe, delikatne! Tam się sypie... Ja pierdzielę, ty zrobiłeś z tego... Odchody, a nie melanż. To jest melanż. Jeez! No naprawdę, ja tu przy nim naprawdę potem się muszę leczyć. U psychologa, jak z nim w kuchni poprzebywa trochę. To, co on tu robi, to po prostu jest mindfuck jakiś. Melanż. Melanż. Słyszę, że czerwie już skwierczą. Słuchajcie, czerwie skwierczą. Ale to czekaj, chodź, nie tak. Bo one się zwabia rytmem chodzenia. Ty musisz tak chodzić jak... Ja przypominam, że ja tak chodzę zazwyczaj, jak utykam. Jak w remeni. No to dlatego czerwie, kurwa, się tu pojawiają. Przypominam, że jak utykam. Dlatego się pojawiają czerwie i przerywają nam transmisję. Pokaż swojego czerwia, pokaż, ja nie będę mówić, pokaż mi swojego czerwia. Pokaż mi swojego czerwia. Chcielibyście zobaczyć tego czerwia. Taki mały, a śmierdzi jak duży. I też się otwiera na końcu, ale... A też ma zębiska? Oj, ze dwa. A nie wybite jeszcze? Ale to, wiesz co, to chyba nie potrzeba aż tak bardzo ich smażyć. Ja wiem, co robię. Muszą mieć chrupiącą, znaczy pancerz muszą mieć. 19 minut do nakłucia. Maciej będzie nakłuwał babkę. I sprawdzi, czy próbnik, który ją nakłuwa, będzie suchy, czy mokry. Tak czy nie? Tak. Znaczy ty będziesz nakłuwał tą babkę, bo ja się nie znam na to. No ja... Nikt się nie zna. Ale co? Jajco! A 1-0! O Boże. Weź mu, daj coś do jedzenia. Daj mu coś do jedzenia. I ja nie wytrzymam tego dłużej. I otóż to jest moja autorska kompozycja Czerwie. Prawda? Widzicie czy nie widzicie? Tutaj widzę. Widzą. Ale ty nie chcesz tego zobaczyć. Chociaż. Są czerwie w piasku diuny. Czy Maciek wypełnił babkę? No właśnie niczym. Miłością. Miłością wypełnił tą babkę. Nie, wiesz co? Ja liczyłem tutaj ja na... Ja liczyłem na to, że to będzie miało jakiś wymiar artystyczny. Ma. Że to będą czerwie, które są w tym piasku, takim w tym melanżu, a to wygląda po prostu jak kupa. No, nie, to są czerwie. Trochę palmy. Mogę zrobić tak, że jeden z nich będzie wystawał z tego, patrz. O, widzisz? Nie, teraz to jest ośmiornica i ten hentajec, o którym mówiłeś.
Nie rozumiem, o co ci chodzi, ja to potem zjem. To będzie tylko majonez, curry i ten, i parówki. Kałmary. Tak, dokładnie, tak, to są kałmary. Tak, no, nie no, to tak, absolutnie. Oceńcie sami, oceńcie sami. To miały być czerwie, to miały być czerwie. To jest majonez z curry. Są to kałmary. To są kałmary, tak. Widzisz, co zrobiłeś? Zobacz, co zrobiłeś. Poznali się na tobie. To są kałmary. Krewetka królewska to na pewno nie jest. No właśnie, dlaczego się musztardy nie użyli? Po jaką cholerę ty mi zepsułeś majonez, wsypując do niego curry? Ja pierdzielę! Przecież po prostu pato streaming w kuchni jest na maksa, no! Ja nie wiem, czy nie wiem. Kałmary! 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 Teraz będzie mnie to prześladowała, dzisiaj nie zacnę już. To nie zacznie z innego powodu. To ile zostało tej babce? No, 15 minut jeszcze do pierwszego sprawdzania. Do pierwszego nakłucia. Na razie jest dziewicza. Chociaż ten komin w środku, który zrobiłeś... Trochę się rozciągało. Ty, ale ten komin w środku... Kałmary! Dobra, zjem! Zjem! Dobra, zjem! Zjem, on wszystko zje! Daj mu te kałmary! Niech je zje w cholerę! Ja nie chcę tego nauczyć. Nie spodziewałem się, że są... Bardzo smaczne. Marcinowi smakuje, widzicie? Zerwał ale on ma doświadczenie kałmary. Z jedzenia takich rzeczy. Znaczy, gnom wciągnął kałmary. Ludzie, rozumiecie tą sytuację, czy nie? Gnom z Firewalla wciągnął kałmary, czyli teraz nam nie padnie streaming, bo już nie ruszy końcówek kap. Gnom nam się dusi, bo te parówki mówią trochę... Ale czy ja, to co, zamordowali go w końcu. Gnom umarł. Znaczy, mam nadzieję, że nie, ale... Albo kurna zaczął z tym melanżem wpieprzać kable. Uważaj tą musztardę, żeby nie umoczyć. Chcesz to możesz mi to oddać, to wyniosę. Mógł dać tam musztardę. Mogliśmy on tam mi zepsuł majonez i dałem się namówić, żeby do tego majonezu dodać curry. Zamiast mógł po prostu użyć musztardy. Ja pierdzielę. No mam Express the Chicken Inquisition. To się właśnie what wydarzyło. Fuck? Nie wiem dlaczego masz 6,6 na Filmwebie, ale nie zgadza się. Co ma 6,6? Fundacja. Fundacja ma 6,6? Co za... To może być z powodu drugiego odcinka. Co za... Matoły to oceniają. 622 oceny zakompleksionych prawiczku też zrobiliśmy, tak. Tam nie patrzymy w ogóle. 622 oceny zakompleksionych prawiczku. Bo główną bohaterka jest bohaterką. Tak. A nie białym, heteroseksualnym facetem. Chłopcem. Bo tam sobie pozmieniali parę postaci. Z czym się by mogli utożsamiać. I teraz wszystko zepsute zostało. Zepsute. No. Zepsute. Rotten Tomatoes 55, to tam jest jeszcze więcej zakompleksionych prawiczków. Tak, czyli od dzisiaj ufam tylko IMDb, tam jest 7,3. Nie powiem, 7,3 to jest nadal za mało. Ja uważam, że to jest minimum 8. Z Kwarkiem to były czerwie. One miały mieć chrupiący pancerzyk. Aha. I co z tego wyszło? Że były przepyszne. Tak. Dostały rozwolnienia. Weźmiemy sobie tu Marcina i będziemy nagrywać specjalny odcinek. Taki, których jest pełno innych na YouTubie. Ale być może w naszej wersji będzie to chociaż trochę ciekawe. Dobra, straciliśmy operatora kamer sobie. Co tu się odpierdala? No, czyli głoby. Głoby nie, to jest naprawdę jeden z lepszych seriali science fiction, jak widziałem od dawna. Czyli zostało zaklikane przez... Ostatnio, gdzie tak dobrze się bawiłem przez serial science fiction, to były dwa pierwsze sezony tego Cylona, jak się nazywało. Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, ale tylko... pierwsze dwa sezony. Pierwszy i drugi sezon. Tak, bo potem już jak potem pojechali to... No. Tak. A to jest ten kawałek? No tak. Pracą na stanowisku! Wszyscy dostaną kawałek, bo to będzie niedobre.
Skrętek zaraz dostanie skarpetę. A ty wiesz, jak on skarpetę On wie, jak on skarpetę dostanie. Pełną majonezu. Taką, nie, Paweł, ty nie wiesz, co to jest skarpeta. Nie wiesz, co to jest skarpeta, stary. I nie chcę wiedzieć, to nie się chcę znać waszych patolskich pomysłów. Nie chcę znać. Ja mam już dość waszych pomysłów, po których potem muszę się leczyć. Ale dość. No dobra. Bo skarpeta się długo goi. No. Dobra, to robię pierwsze nakłucie. I tutaj muzyka Eye of the Tiger. Pokażę wam łowi płatki śniadaniowe. Wiesz co, sam bym to obejrzał po raz kolejny, bo to jest zawsze śmieszne. Oglądaliście w błogosławionym stanie Smoleńsk? Pobłogosławieni byliśmy spirytusem. No to miałem na myśli. No to przecież, tak. No chyba nie w ciąży. No. No tak, dokładnie w takim stanie go oglądaliśmy i dalej się nie dało. Chyba, że mówicie o gazach. Co robiłeś? Przejścia. Przejścia. Sobie chyba obejrzę ten strip. To jednak to jest co, ale Smoleńsk nam to robił, tak? Tak, ten sam poziom. Robisz tam Smoleńsk, a kiedy się znowu rozbijemy, bo już jedna katastrofa gdzieś była? Możemy zrobić rekonstrukcję, zobacz, tu zrobię samolot. Tylko musimy w ogóle rozkminić, gdzie jest ta bomba. Tu robię rekonstrukcję, to jest Kurczakolew i on sobie leci. I tutaj on trafia w... widzicie, on tak leciał. I tam raz było pull up i był obrót, on się obrócił, po czym uderzył skrzydłem. Obrócił się jeszcze dwa razy i się rozpiętał. Znaczy, nie rozpiętał. Dlaczego brzoza była taka mała? Co? Dlaczego brzoza była taka mała? Bo to była brzoza karłowata, sprawdź, że jest coś takiego. Aha. A co masz przeciwko herbatnikom? Jak będzie dobre, będzie dobre do kawusi, to spoko. Będziemy maczać w kawusi, tak. Chociaż znając Macieja, pewnie będzie maczał w majonezie! Jesteśmy za młodzi na to. No, więc Expanse, ale było coś jeszcze poza Expanse ostatnio. Co to było? A, ten o tym gościu, który zmieniał powłoki. Jak to się nazywało? Ten bardzo, bardzo ładny wizualnie serial. Nie. Bardzo, bardzo ładny wizualnie serial. Jak to się nazywało? Czy to się... Gosia, ty wiesz, jak to się nazywało. No to oglądasz, to powiedz mi, jak to się nazywało. Wszystko będzie to. Tam dwa sezony tego wyszły i pierwszy był tylko akceptowalnie... No ja mam teraz nerwicę, ja teraz jestem bardziej zestresowany niż tą babką. My nie dajemy rady to psychicznie. Już tak nie mogę. Tak nie mogę. Jak się nazywa ten serial? Nie, ktoś oglądał ten serial. To był gościu, który umarł i potem był... I potem... Jak się nazywa ten serial w tym gościu, który umarł? Pyta was. No ten serial, jak się nazywa serial, który umarł? Który zrzucił skórę i umarł? Ten science fiction na Netflixie. Jak się nazywa serial, który zrzucił skórę i umarł? Alternate Carbon. Alternate Carbon, dziękuję. Zrzucił skórę, nie no! Przecież wiesz, o co mi chodziło. Trzeba powiedzieć, zdarł skórę, to przynajmniej w portmolach zaczął czegoś szukać. A ja przed chwilą wrzuciłem skórę. Zostawiłeś mu jednak ten majonez tam. Marcin się sam obrzezał. Nic, on facet, który zrzucił skórę i co było dalej? No i on zmieniał te powłoki. Który zrzucił skórę i umarł. Rozszyfruj mi to. To jest teraz zagadka. Co to za film science fiction? O facecie, który myślał, że poleciał w kosmos, a był za regałem. Dajecie. Gosia, nie podpowiadaj. Ty wiesz. Interstellar, dokładnie. Co? Interstellar, tak? No widzisz, oni wzięli ślub na końcu, to nie był jej brat. Faktycznie zapomniałem. Ty, Bartolu! Ty już sobie dorobiłeś tutaj normalnie fabułę. No tak. A co, no. To może to zdarł skórę, co? Cicho. O Jezu. Ale to i Danuśka go uratowała. Jaka Danuśka? Boję się. Jaka to Boże? Boję się. Murzynek nazywał się Kali, jakoś tak typowo, dokładnie. Danuśka! Tam było. A jak się Słoń nazywał? Się. Trąbalski. Nie, no Słoń się, jak się Słoń nazywał? Trąbalski. Nie, Bambo. Ty jesteś... Aha, Bambo, dobrze. Jak się nazywał Słonik z Pustyni w Puszczy? Oni jakoś go... Trąbalski.
Słoń chciał kraść krowy? A był czarny, jak był czarny. A wiecie, co słonie robią? Właśnie, one zjadają krowę, jak nie patrzy. Żartujesz? No nie. Ale wciągają przez trąby? Nie, one mają takie zęby duże. Tam pod tą trąbą mają takie kły ostre i rozszarpują te krowy i zjadają. Trąbą ale ktoś, ale ktoś to nagrał? Nie, bo to jest... Ktoś to nagrał na YouTubie? Ja muszę... tak, ja ci potem wyślę, to jest taki film, tam się zaczyna z takim słoikiem, a się nie ma. Nie chcę ty mi to wyśleć znowu do Pornhuba mi wyślesz linka. Tego nie ma w Pornhubie. To jest jeszcze gorsze. To tym bardziej nie chcę. Ja nie chcę. Niech oni mi nie wysyłają linków, ratujcie ludzie. Ja nie chcę od nich więcej żadnych linków, gdzie oni pokazują mi rzeczy takie, które nie mogą zobaczyć. Ja nie chcę więcej. To czy kurna ty Jerzyka Kleofasa z tego zrobisz? No sprawdzam, czy już jest dobre i nie jest. Kiedy ty kujesz, jak ja nic nie widzę? Widziałeś? A my zamaskowany? A myślisz, dlaczego dał ci tyle majonezu, żeby gładziutko wchodziła? O Jezus Maria. O Boże. Poproszę o pieluchę. O Boże, szczypuj. On mu zsie tchawicę. Nie zsie, tylko tam dmucha. To dmuchasz w tchawicę. Ja teraz kurna nie mogę mu tej łepetyny z powrotem założyć! To był sygnał na ewakuację babki. Ty, głowę mu obróciło w drugą stronę. No, czy to jest normalne, że tam gdzie jest gęba jest i dupa? Nie, to chyba jednak będzie zakalec. No to nie jest niemożliwe. Ale zobaczymy zaraz. No, a co, obracasz ją? Wyrzucasz? Tak, i wyszło pół. No szkurna, no! Nie, jest okej. Okay. Ja pierdzielę, ty to nazywasz okej! Okay. Tak, jest to absolutnie akceptowalne, gdyż albowiem ona się upiekła. Coś ty narobił. Mamy dwie babki w celi jednej. Tylko dzisiaj, promocja w Lidlu. Dwie babki w celi jednej. Zakalec jest. Dobra, jest zakalec. Jest zakalec, mamy zakalec z piasku. No, pierwsze ciasto Macieja wyszło jak zwykle. Ale nie dość, że jest zakalec, to jeszcze smakuje olej z cukrem. O mój Boże! To się nie zakalec! Polegliśmy na tej pustyni. Nie, to, że ten troszkę jest wstrętna. Jest absolutnie obrzydliwa. Jest, ale ona pachnie jak... Jak olej z cukrem. Jak powiem już... Tydzień temu był stream z Halloween, który nie był w Halloween. Teraz zrobiliśmy babkę piaskową, która się popsuła. Dziękujemy wam bardzo za obecność. Jak można popsuć piasek? Jak można ale popsuć piasek? Trochę smakuje, jakbym ja był tam piasek.